Dzień dobry w studiu. Profesor Roman Kuźniar z Uniwersytetu Warszawskiego, doradca prezydenta Rzeczypospolitej do spraw międzynarodowych. Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Panie profesorze, po wczorajszych obchodach rocznicy złożenia muru berlińskiego straciliśmy znowu pozycję lidera przemian demokratycznych 1989 roku? W tej pozycji nie możemy stracić. Obchody muru to jest rzecz incydentalna. rocznicy upadku muru to rzecz incydentalna, musiała się zdarzyć. Natomiast wszyscy na świecie wiedzą, że te przemiany zaczęły się w Polsce, zaczęły się w Gdańsku, w Warszawie. Może i wszyscy wiedzą, ale tak ja troszkę wątpię, czy, czy, czy tak dobrze wiedzą, bo ciągle, ciągle wraca ta sprawa, że my nie wykorzystujemy tej okazji, żeby jakoś to pokazywać światu. No ja wiem, że było wielkie tutaj, wielkie zgromadzenie. Piękne obchody, by, tak? piękne obchody, miały, obchody? Wielki, miały wielki rezonans, miały wielkie odzwierciedlenie w mediach światowych. No mur rzeczywiście jest rzeczą spektakularną. To mhm. jest taki, taki moment może do pewnego przełomu. Ale my też moglibyśmy sobie jakieś spektakle robić, prawda? Nie, nie, niekoniecznie w Robimy. czerwcu, może, może w sierpniu. Robimy, a może niekoniecznie nie byśmy mieli. Tak, chcieli. jutro może będą spektakle jakieś nie, nie, przy okazji no, no, licznych no, marszów. To, to, też się, to też się niestety zdarza. Natomiast no, mur berliński, rzeczywiście ze względu na dramaturgię, która towarzyszyła jego powstaniu, później te liczne ucieczki, wreszcie rzeczywiście bardzo spektakularny upadek, też taki dramatyczny nocą. On się bardzo dobrze sprzedaje jako taka chwila przełomowa. Natomiast rzeczywiście to, co najważniejsze, jeżeli chodzi o upadek komunizmu, upadek. Tego bloku komunistycznego, układu w zachód zimnej wojny. To wszystko parę miesięcy zaczęło się w Polsce i z tego nikt nie ma wątpliwości. Ani politycy, ani media, ani nawet studenci, którzy przybywają do Polski z różnych stron świata. Zanim przejdziemy do spraw bieżących, w związku z jutrzejszym świętem niepodległości, zapytam nieco górnolotnie, w jakim stanie jest nasza państwowość, nasza niepodległość, jaka jest nasza pozycja w Europie, na świecie? Z tego pytania mogłoby wynikać, że ten stan jest jakiś budzący, budzący jakieś wątpliwości? Czy, nie, czy, czy, czy pytanie niepokój? nie jest tendencyjne. Nie, nie. A czy nie, to nie chodzi o tendencyjność, tylko że, że w ten może rzeczywiście są powody niepokoju, o których ja nie wiem. Nie, 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 nie uważam. Nie, nie nie uważam nie. Polska jest w dobrym stanie i myślę, że nikt co do tego nie powinien mieć większych wątpliwości ani w kraju, ale zwłaszcza za granicą Polska oceniana jest jako taki bardzo stabilny, obliczalny partner. My, Wiele kontaktów międzynarodowych o tym świadczy, wiele państw uważa, że jeżeli... Poważne rzeczy to z Polską, dlatego, że Polska odpowiedzialnie prowadzona od wielu lat rozwija się bardzo przyzwoicie. Możemy narzekać sobie na użytek wewnętrzny i nawet powinniśmy, to robimy przecież. Natomiast zarówno pod względem wewnętrznym, jak i jeżeli chodzi o pozycję międzynarodową, to to jest taki okres, zresztą pani pamięta ten wielki raport, słynny raport, przecież niezamawiany przez polski rząd, przez polskie władze. The Economist to nowej epoce jagiellońskiej, golden age, złota, złota, złota era, złote czasy w historii Polski takie jakiego Polska nie miała od przełomu XV-XVI wieku. Doceniamy to, to, starając się jednocześnie poprawić to wszystko, co w dalszym ciągu nie odpowiada naszym oczekiwaniom, naszym aspiracjom. Mamy złoty czas, ale mamy też powody do niepokoju w związku z sytuacją na wschodzie. Jak pan rozumie słowa ministra Siemoniaka wypowiedziane niedawno w jednym z wywiadów, że cena agresji na Polskę musi być bardzo wysoka, ponieważ na to nie reaguje automatycznie? To jest jakaś taka niewiara, niewiara w NATO? Znaczy nie, nie wierzę, żeby, żeby, żeby NATO miało nie zareagować. To w ogóle wykluczone. Natomiast, y, oczywiście, żaden sojusz nie zwolni państwa od y, wysiłku wewnętrznego, od y, budowy y, na miarę możliwości gospodarczych, ale także wyzwań zewnętrznych, zagrożeń zewnętrznych, potencjału obronnego. I to Polska czyni. To pewnie pan minister. Powiedział to w związku z podpisaniem przez prezydenta najnowszej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, gdzie rzeczywiście punkt pierwszy to jest ten wysiłek własny, ale ja akurat nie, nie mam żadnych wątpliwości, jeżeli chodzi o wiarygodność Sojuszu Atlantyckiego. Ta wiarygodność... Z... A ma pan wątpliwości co do wysiłku własnego? Czy on powinien być duży, czy powinien być umiarkowany? Myślę, że jest tak w tej chwili mniej więcej co raz, bo to jest funkcja zarówno możliwości gospodarczych, jak i tego, co, co dzieje się wokół. I ten wysiłek jest na miarę jednego i drugiego. Nie zapominajmy zresztą i o tym, że ta, taka agresja na Polskę, nie mogłaby się dokonać tak znienacka w sposób nieoczekiwany, tak jak napad 1 września na Polskę czy na Związek Sowiecki 22 czerwca 1941 roku. Dzisiaj przygotowania do ewentualnej agresji śledzone byłyby, czy byłyby sygnały z dużym, dużym wyprzedzeniem umożliwiają to zarówno legalne, jak i nielegalne możliwości śledzenia ruchów potencjalnego przeciwnika. Także gdyby rzeczywiście coś się szykowało, to wtedy sojusz cały jego potencjał. Obronna zdążyłaby na czas na pewno nie bylibyśmy sami, wszelkie powdania do 1939 roku są nieuprawnione. To teraz y, pana będę pytać o skrzeczącą pospolitość, y, mianowicie Dziękuję przy proszę. okazji, delikatnie mówiąc, niefortunnej wycieczki trzech posłów Pisu do Madrytu, wśród wielu pytań, y, które przy okazji się pojawiły, y, jest też i takie, y, jaki jest rzeczywisty, Y, sens uczestnictwa polskich przedstawicieli w różnych międzynarodowych gremiach, bo jeżeli y, oni sobie, część z nich, pewnie nie tylko oni, traktują część takich spotkań jako y, wycieczki, no to może y, i, i właściwie nie masz z tego powodu żadnych y, reperkusji, żadnych konsekwencji, bo gdyby nie y, sytuacja na pokładzie samolotu, to pewnie też by tak była, to, to, to może w ogóle nie ma sensu, żebyśmy uczestniczyli w takich gremiach. No, trzeba, żebyśmy oczywiście uczestniczyli, skoro jesteśmy członkami ważnych organizacji międzynarodowych i skoro częścią tych organizacji są te ciała parlamentarne. Tak jest przecież i w, w tym, w, w, właśnie w Radzie Europy, która jest w ogóle tak per se bardzo taką parlamentarną organizacją. Bardzo silny jest ten wymiar parlamentarny, bo to jest organizacja, która zajmuje się głównie demokracją. Przecież dotyczy także Unii Europejskiej. W tych ciałach podejmuje się czasem bardzo ważne decyzje, tak jak Zgromadzenie Parlamentarne Europy. Przecież zdobyło się na Wspaniały gest w postaci wykluczenia Rosji, o czym nie wszyscy pamiętają, z Rady Europy i zawieszenia jej do końca, w prawach członkowskich, do końca tego roku. Żadna inna organizacja na taką ważną decyzję się nie zdobyła. Czyli nie jest to taka organizacja papierowa, czysto dekoracyjna? Nie, nie jest. Ona może działać w cieniu innych, także jakby możniejszych, potężniejszych. Jest pożyteczna. Natomiast to oczywiście, co czasem wyczyniają nasi. Przedstawiciele, no, to, no, to, no to, to chyba nie wymaga komentarza. No To rzecz, rzecz po prostu, która sama się komentuje, mówiąc, 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 może mało, mało zgrabnie. Nie, no może no. jednak to wymaga komentarza. Może nie tyle, nie tyle to zachowanie, bo już y, wszyscy jeżdżą po tych posłach jak po Usa i kobyle i pewnie Właśnie. sobie oni na to zasłużyli, ale w ogóle y, czy pan ma jakiś pomysł, co, co zrobić, żeby te nasze delegacje były no, to jakieś takie czy poważniejsze? mnie znaczy, się Zdecydowanie tak. Znaczy, Kierownicy partii powinny decygnować ludzi, którzy mają pojęcie, o tym, co się dzieje, o czym mowa, czym zajmują się te organizacje, te instytucje wielostronne, to, to po pierwsze. A następnie zarówno kierownictwo naszego parlamentu, sejmu, senatu, jak i kierownictwa poszczególnych partii pewnie powinny mieć jakiś mechanizm weryfikujący ich aktywność, ich uczestnictwo, to czy się wypowiadają, jak się wypowiadają. To są rzeczy, które powinny być jakoś praktykowane, bo inaczej dochodzi do tego typu sytuacji. Jeżeli można było, że to się mogło stać, to dlatego, że było takie poczucie pewnej bezkarności. Znaczy, że taka jest praktyka i jeżeli ktoś tak się zachowuje, to nikomu to nie przeszkadza. Dopiero tak, jak pani zauważyła, ten skandal w przelocie ujawnił prawdę, która pewnie miała miejsce od dłuższego czasu i jest znacznie bardziej rozległa niż, 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 niż ten wyczyn tej trójki. Panie profesorze, skandale z udziałem posłów przysłoniły nieco, odsunęły na dalszy plan komentarze po sejmowym wystąpieniu ministra Grzegorza Schetyna. To było ważne wystąpienie. Odsunęły te nasz, też na dalszy plan komentarze po yy, ocaleniu w cudzysłowie marszałka Radosława Sikorskiego. Ja bym na chwilę yy, do tego wrócić yy, i zapytać, ile w wystąpieniu yy, ministra Schetyny było yy, myśli yy, i inspiracji yy, prezydenta Komorowskiego? Myślę, że to była myśl, to była inspiracja, która jest obecna w polskiej polityce zagranicznej. Od wielu lat. Polityka zagraniczna, o tym mówię zawsze studentom, to przede wszystkim ciągłość, kontynuacja. Nie ma polityki zagranicznej, która byłaby tak wprowadzana jakoś skokowo, raz w lewo, raz w prawo, z roku na rok. Tak nie jest. To są rzadkie momenty, rzadkie sytuacje, kiedy, kiedy zmienia się rząd, zmienia się minister i mamy do czynienia z jakąś nową polityką, nowymi myślami, nowymi inspiracjami. Zmienia się czasem trochę styl oczywiście, bo, bo, bo człowiek to styl. Tak, ale chodzi mi o to, na co prezydent kładzie akcenty. Czy może coś musiał podpowiedzieć ministrowi? Nie potrafię powiedzieć, nie byłem przy tym ewentualnym podwiadaniu, natomiast. No, ale było jest... to w pewnym sensie wspólne dzieło, co pan przyznał w jednej z rozmów. To znaczy, że rzeczywiście jest tak i to jest chyba bardzo dobra praktyka, że, że prezydent i minister pozostają w kontakcie w sprawach związanych z polityką zagraniczną i to jest oczywiście bardzo dobrze. To znaczy, myślę, że to się może bardziej zaznaczyć ten udział prezydenta, kancelarii prezydenta przy okazji następnego ekspozy, które będzie odzwierciedlać przyjęte przez rząd, jak robi to rząd na początku każdego kolejnego roku, zadania polskiej polityki zagranicznej na, na kolejny rok, ponieważ to było takie ekspoze ad hoc, nie na bazie, nie, nie będące jawną częścią zadań, w związku z tym to troszkę inaczej wyglądało. Ja do, do końca prawdopodobnie nie byłem przekonany o konieczności wygłaszania tego expose, ale może dobrze, żeby nikt się nie czuł się Spokojony. Mamy do czynienia z ciągłością w polityce zagranicznej, ona jest bardzo uporządkowana, jest bardzo przemyślana. Takie było też to expose. A to, że prezydent i minister zagranicznych bardzo dobrze się porozumiewają w tych sprawach, no to, no to chyba punkt dla Polski. Dobrze to świadczy, dobrze. To jest pądą do pani pytania na samym początku. A tego porozumienia nie było z ministrem Sikorskim. Nie mówię o tym, że prowadzili panowie różną politykę, ale nie było fizycznie tego porozumienia, tak? prawda? Nie było konsultacji, ja... One były, być może nie, nie zawsze były wystarczające, ale one były, miały miejsce, sam byłem świadkiem przecież również rozmów, ale wiedziałem również, że one mają miejsce niezależnie od tego, że w nich nie uczestniczyłem, także to nie tak, ale tak jak powiedziałem, osoba to styl, w związku z tym czasem ten styl troszkę... No, skorzystuje... ja Słucham pana, w zeszłym tygodniu i zrozumiałam, że jednak nie było tych konsultacji z ministrem Sikorskim. Nie, to nie tak, znaczy zdarzały się sytuacje, zdarzały się sytuacje, trzeba bardzo wrażliwe powiedzieć, że... Że, że rząd, że. Jest jakaś różnica jest, pomiędzy, jest, pomiędzy tymi kontaktami teraz i jest. wcześniej? Trudno powiedzieć, one się dopiero rozwijają, prawda? No, no, no dobrze, dobrze, ale to no na, na tym ogromne. etapie. Natomiast, natomiast yy, zgodnie z konstytucją, to rząd odpowiada za, prowadzi politykę zagraniczną, prowadzi politykę bezpieczeństwa. I dlatego też nie w każdej sytuacji rząd być może czuje się jakoś pod presją konieczności konsultacji różnych poczynań z prezydentem, który ma także swoją wybitną rolę w, w konstytucji, jeżeli chodzi o stosunki zewnętrzne, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, suwerenność państwa. I oczywiście dobre obyczaje nakazywałyby, czy nakazują, żeby ten kontakt, te konsultacje były bardzo bliskie. Czasem w pośpiechu, być może czasem bierze to z temperamentu, z e, mhm. tego, że gdzieś są w rozjazdach, Różne ważne osobistości. Te konsultacje nie były takie, jakich moglibyśmy, tak moglibyśmy oczekiwać. Czyli obyczaje ministra Schetyny, jednym słowem, są lepsze niż y, byłego ministra Sikorskiego? Tak, tego nie kwalifikował. Natomiast z całą pewnością to, na co możemy liczyć, to na bardzo dobre porozumienie ministra zagranicznych i prezydenta w sprawach polityki zagranicznej. Jestem tego świadkiem, jesteśmy tego wszyscy świadkami od kilku tygodni. A prezydent już nie ma obaw, że Grzegorz Schetyna nie podoła, co prawda nigdy nie wyraził. Takiego zdania wprost, ale można było zrozumieć, że jednak wolałby, żeby w tej sytuacji został na swoim stanowisku doświadczony minister Sikorski, ponieważ inni takiego doświadczenia nie mają. Widzi, widzi pani panie redaktor, to, 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 to pokazuje, że jednak jeżeli prezydent chciał kontynuacji tej misji przez ministra Sikorskiego, to znaczy, że uważał, że to dobry minister, że dobrze się pracuje, nawet jeżeli czasem zdarzały się jakieś potknięcia w tej współpracy. Natomiast powiem prywatnie ja od Uważam, że pan minister Schetyna nadzwyczaj sprawnie i kompetentnie wszedł w tą swoją nową rolę. Sam, że tak powiem, na chwilę wstrzymałem oddech i okazało się, że te wątpliwości były nieuzasadnione. Minister Schetyna robi się sobie nadzwyczaj dobrze, biorąc pod uwagę to, że wcześniej niespecjalnie że tak powiem, zajmował się tą problematyką, był specjalistą innych zagadnień polityki państwowej. Tutaj sprawdza się bardzo dobrze. W związku z tym myślę, że ta kompetencja, ta powaga poziom, z jaką sprawuje ten urząd. Będzie się tylko um, pogłębiać. Patrzę na zegar i mogę powiedzieć tylko ciąg dalszy w następnym odcinku, <grym 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 za czas jakiś. Dziękuję bardzo. Profesor Dzie Roman Kuźniak, doradca robisz. prezydenta. Bardzo do usłyszenia.